Krzysiek, jak ocenisz te zawody dzisiejsze o Puchar Solidarności w twoim wykonaniu? Tak, no nie jestem za bardzo zadowolony. Ciężko być zadowolonym. Nie wiem, z 10, 11 było miejsca, nawet nie wiem. No ale tak, no moje skoki na razie nie są jeszcze dobre i dzisiaj też nie wychodziło. Ale no nie poddaję się, trenujemy i myślę, że już znaleźliśmy to czego szukaliśmy i powinno iść być coraz lepiej. Ja właśnie w ostatnich konkursach dość rzadko Cię widzimy, też na pucharach kontynentalnych. Jak to się odbija na Twoich skokach? Znaczy, no nie oglądamy mnie dlatego, że nie prezentuję takiej formy, żeby tam jechać. No i przede wszystkim skupiam się na treningu. Mhm. Jeszcze kilka sezonów temu mogliśmy Cię właśnie oglądać w zawodach Pucharu Świata. Nastawiasz się, że może w zimie uda Ci się wrócić, może nawet do kadry A? Czy jeszcze ten poziom musi pójść trochę w górę? Czy no wiadomo, że takie są cele i ambicje i ja się nie poddaję. No i głównym celem jest powrót do Polski. Jakie masz plany na najbliższe tygodnie? Jakieś zawody, starty? Na razie nie wiem dokładnie, no na pewno treningi, a jakie zawody jeszcze dokładnie nie wiem. Powodzenia. Nie, dziękuję.